Sylwia Jarmokiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy w spółce miejskiej OPEC Grudziądz. Ze mną jest prezes tej spółki, pan Marek Tołkacz. Dzień dobry. Witam, witam Państwa. Spotkaliśmy się, proszę Państwa, tutaj, aby omówić kwestię strategii. Strategii samej spółki, ale też współpracy spółki OPEC z wieloma podmiotami. Będziemy mówić o jej rozwoju na przestrzeni ostatnich lat. Ale zanim zaczniemy omawiać te wszystkie ważne kwestie, myślę także istotne dla rozwoju Grudziądza, pozwólcie Państwo, że przytoczę kilka myśli, bo po 1989 roku notowano upadek wielu kluczowych dla Grudziądza firm. Spowolnienie gospodarcze również spowodowało to, że spółki, które funkcjonowały, miały też problemy, ale one na szczęście powoli odchodzą w zapomnienie, panie prezesie, bo mamy rok 2014, ale jeszcze cofniemy się do 2003 roku. No właśnie, ta strategia, powstanie Grudziądzkiego Parku Przemysłowego, strategicznych inwestorów, no ale także OPEC Bio. O tym wszystkim już pan prezes oddaje głos. Dziękuję serdecznie. Ja posłużę się prezentacją. Myśmy tę prezentację zrobili na dziesięciolecie, nie wiedzieć czemu. Może nie będę opowiadał szczegółów, dlaczego ta prezentacja powstała, a raczej powstała cała. No trzeba coś czasami podsumować, prezentacyjnych, prawda? Dla gości zewnętrznych, tak naprawdę to miało być dla posłów Komisji Sejmowej Ochrony Środowiska, jako że ten projekt jest dość osobniczy. No ale na razie do tego spotkania nie doszło, w związku z tym jest ta prezentacja sprzedawana na różnych spotkaniach i również teraz. Dobrze, żeby społeczeństwo Grudziądza zobaczyło tą prezentację, zobaczyło kawałek historii Grudziądza, gospodarczej historii, w wykonaniu miejskim, tak? Czyli w wykonaniu grupy miejskiej, czyli miasta i spółki, bo to jest ciekawa rzecz. Przeważnie się mówi o tym, jak funkcjonuje, czy jakie efekty daje Grudziądzki Park Przemysłowy. To jest szerszy kontekst. Albo jakich nie daje. Albo jakich nie daje i tak dalej. Jakaś taka ocena z tego. To jest szerszy kontekst, taki rzeczywiście o historycznym podłożu, wszystkimi danymi. Jakby komuś się nie nudziło, to najlepiej jakby odszedł od telewizora, bo to są dużo jest danych, dużo jest liczb, ale bardzo ciekawych, już historycznych, ale ciągle obowiązujących w Grudziądzu. Co się działo? Było źle, tak? 2003 rok, no to jest skutek, tak? Historia ciepłownictwa grudziąckiego notuje bardzo ciekawy moment w roku 96, kiedy było maksymalne zapotrzebowanie na energię cieplną. Przemysłowe zakłady, głównie Stomin, jeszcze był w dobrej kondycji, brał energię. I od 96 roku, z roku na rok, bardzo dynamicznie spadała sprzedaż. Pierwszym takim dużym klientem była HV z Mniszka, podłączone w 98 roku. I dopiero znaczny podskok jest tutaj 2001-2002 rok, kiedy wykonaliśmy bardzo duży projekt podłączenia północnej części miasta do miejskiego systemu ciepłowniczego. Dla porównania, wymiana całkowitej sieci na Strzemięcinie, która niedawno miała miejsce, patrząc na sieć, to jest 7,5 km sieci, to myśmy wymienili 12 km. Zlikwidowaliśmy 38 lokalnych kotłowni. To był moment, w którym rozstaliśmy się z archaicznym ciepłownictwem opartym na łopacie, to znaczy, gdzie palacze spalali węgiel i koks i tak dalej. To jest efekt naszej pracy, odzyskanie 18% rynku, ale w dalszym ciągu na łeb, na szyję wszystko spadało. To nie zmieniło istoty. W roku 2003 rozpoczęliśmy budowanie tej strategii, w 2004 została ona skończona, tylko w jednym roku o 7% spadła sprzedaż liczona w gigadżulach. Jakie były cele tej strategii? Stworzenie dogodnych warunków biznesowych dla inwestorów o dużych potrzebach energetycznych. I tu od samego początku był pomysł, żeby zainstalować na warunkach europejskich, czyli z dotacjami oczywiście na infrastrukturę, zainstalować park przemysłowy. Zwiększenie produkcji i sprzedaży energii cieplnej to jest norma i wprowadzenie biomasy pochodzenia rolnego jako paliwa energetycznego. Tu na początku był pomysł na wierzbę energetyczną, takie były standardy. Potem myśmy od tego odeszli, bo było zerowe zainteresowanie tym. Tu te duże potrzeby energetyczne, pomysł był dość egoistyczny, można powiedzieć, bo od tego się jakby zaczęło. I raczej był w sferze marzeń. Grudziądzki Park powstał w 2004 roku. Na dzisiaj taka jest struktura właścicielska, miasto dominuje, ale w tych latach dominował OPEC Grudziądz. Tak się wymieniamy,
tak jak kapitały tam są wkładane do spółki. Cele parku: podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Grudziądza, pozyskiwanie kapitału zewnętrznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych, wsparcie przedsiębiorczości i kreowanie nowych miejsc pracy, opieka nad inwestorami, promocja. Ten projekt, tak tu lakonicznie zapisany, to był projekt, który OPEC Grudziądz wniósł jako wiano do parku, czyli uzbrojenie 15 hektarów gruntu. Wtedy bardzo problematyczna, bo duża liczba, 251 miejsc pracy. I na to były środki i dotacje. I to zostało zrealizowane, ale już w trakcie realizacji uzbrojono nie 15, a 40 hektarów gruntu. Tam modyfikowano za te same pieniądze. Wykupienie i wyremontowanie hal na 100 milu, to zostało wykonane. Wartość projektu, dofinansowanie blisko 13 milionów. Na koniec ostatnie dzieło parku to jest inkubator przedsiębiorczości. Wartość inwestycji 3,8 miliona z dofinansowaniem 1,5 miliona. Łącznie park, jego inwestycje to jest 25 milionów z dofinansowaniem ponad 16 milionów. Jaki był tego efekt? Około 600 miejsc pracy w firmach prowadzących działalność na obszarach przygotowanych przez park. Ile firm funkcjonuje? 6 są obsługiwane przez kolejne 4. I w inkubatorze, który już jest chyba na maksa zajęty, funkcjonuje już 8 firm. I co dalej się dzieje? W roku 2004 została zakończona praca. Minimum minimorum, ten nasz system osiągnął w 2007 roku, spadła jeszcze sprzedaż o 11%. I od tego momentu zaczyna się dostawa energii cieplnej do Polpaku Papier. To był klient ostateczny, z którym myśmy rozmawiali, któremu stworzyliśmy te dogodne warunki w tym parku. Te dogodne warunki polegały na tym, że sprawa jest dość trywialna, tak? Czyli na terenach najbliższych elektrociepłowni, gdy się ulokuje ktoś o dużych potrzebach energetycznych, to stosunkowo tanio i własnymi, oczywiście to jest warunek podstawowy, własnymi sieciami, może kupować energię bezpośrednio od dostawcy, bezpośrednio od producenta, bez całego systemu sieciowego, tak? Bo ma własne sieci. W ten sposób ma energię w cenach wytworzenia, czyli taniej. Czyli tak jakby mógł sam to zrobić, ale to jest taniej, no bo to już jest zamortyzowana rzecz i tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba inwestować. I na początku były bardzo emocjonalne rozmowy z taką firmą ukraińską, która tutaj miała koncepcję, bo nawet nie powiem, że projekt kilkunastu hektarów, ulokowania kilkunastu hektarów pod szkłem, ale ich problemy, że tak powiem, lokalne zatrzymały ich w działaniu i pan Medeński, właściciel Polpak Karton, jak oni tam się wtedy nazwali, już nie pamiętam, pochylił się na tą naszą propozycją i w 2008 roku już poszło pierwsze ciepło, w 2009-2010 pełna ilość. Jakie były nakłady inwestycyjne? Nasze nakłady inwestycyjne na adaptowanie urządzeń elektrociepłowni dla potrzeb tego klienta, a klient bardzo wymagający, to były 30, prawie 5 milionów złotych, w tym była instalacja drugiego turbogeneratora o mocy 6 MW, który właśnie był dedykowany temu klientowi. Dodatkowo zainwestowaliśmy prawie 5 milionów w sieci i węzły i przyłącza do nowych klientów, tych zarówno na 100 milu, jak i Rossmann i klienci tutaj w obrębie parku. Skutek, jaki osiągnęliśmy, prawie 2,5-krotny wzrost sprzedaży z produkcji własnej energii elektrycznej, co było celem strategicznym. W 2005 utworzono OPEC Bio, tak, włożono w kapitał 10 milionów. Na dzisiaj ta spółka pokazuje taką sumę bilansową, prawie 39 milionów, czyli taka jest suma aktywów czy też pasywów. Linia do produkcji peletu, prawie 20 milionów z halą. Sprzęt do zbioru, tak, sprzęt ruchomy, prasy różne, różnego rodzaju wózki i to jest 5,5 miliona. To nie jest, że to cały sprzęt, który jeździ po polach, bo musi być jeszcze wynajmowany. W sumie nakłady inwestycyjne w bio 25 milionów. W OPEC Grudziądz trzeba było dodatkowe nakłady inwestycyjne zrobić na budowę dodatkowego magazynu, jak również adaptację różnych instalacji do rozliczeń energii z OZE. Łącznie projekt biomasowy to był prawie 32 miliony. Co dał OPEC Bio?
50 stałych miejsc pracy, 15 sezonowych miejsc pracy, masę firm współpracujących i gospodarstw rolnych i firm, które współpracują przy serwisie tym. Możliwości 30 tysięcy ton na rok produkcji, tyle już zbieramy rocznie, trochę z upraw własnych, miskantusa, czyli trawy olbrzymiej, ale generalnie kupujemy z plantacji innych, nie naszych. Jaki był tego efekt? Cel 3x20, który w tej chwili jest kontestowany generalnie, mając na uwadze niepowodzenia gospodarcze na świecie, to jest 20% redukcja emisji CO2 do roku 2020 w stosunku do roku bazowego dla Polski 88 rok. Co myśmy, jak myśmy zrealizowali przy pomocy tego projektu? Otóż w 2010 roku zrealizowaliśmy tak naprawdę 3x20, czyli 10 lat wcześniej. Ta instalacja przy odpowiednim konfiguracji różnych okoliczności finansowych, prawnych i tak dalej, dała taki efekt. Co ciekawe, w 2012 zrealizowaliśmy to, co jest planowane w Unii Europejskiej na rok 2030. Bo na 2030 jest planowany tutaj 40, a tu 27. Ten jakiś cel nie był tutaj dookreślony w tym ostatnio co komunikatach. To pokazuje, że ta instalacja oczywiście na dzisiaj jest zdolna do pokonywania takich celów. Natomiast nie wiem, co będzie w 2030. Natomiast sam projekt, sama technologia i tu możliwości, taki potencjał mają. CO2 w odniesieniu do rzeczywistej charakterystyki sprzedaży 41%, 35% udział i to jest te 50 tysięcy ton biomasy w 2012 roku. Bardzo dużo, ale jest możliwe. To jest bardzo ciekawa sprawa. To jest efektywność energetyczna miejskiego systemu ciepłowniczego, traktowanego jako elektrociepłownia, sieci przesyłowe i wszystkie odbiorniki, nie tylko mieszkaniówka, ale również przemysł. Tak się zachowuje mieszkaniówka, czyli na łeb, na szyję spada energochłonność mierzona, tu akurat jest w kilowatogodzinach, na metr sześcienny budynku na rok. Jest to suma wszystkich działań klienckich, tak? Czyli to jest renowacja budynków, modernizacja instalacji wewnętrznych czy motywacyjne systemy rozliczania. My mamy nadzieję, że to asymptotycznie zmierza gdzieś do 24, no potem już chyba nie będzie spadało, jako że spółdzielnia mieszkaniowa ogłosiła finał termomodernizacji. Także no to już niewiele tam zostało dla MPGN-u i dla innych. Ale co ciekawe, jak myśmy to szacowali, to przynajmniej 70% efektów jest właśnie po stronie efektów klienckich. To ta efektywność energetyczna to jest tak naprawdę ich dzieło. My mamy resztę udziału, czyli to jest poprawa sprawności wytwarzania, sprawności przesyłu czy elektrochłonności tego systemu. Także chwała klientom. Nie wiem, dlaczego klienci się nie chwalą tym, ale taka jest prawda. Mają kapitalny w tym udział. Tutaj zawsze o tym mówię. Ile nas to kosztowało? To bardzo ogólnie tutaj. Myśmy zmienili bank na Nordea, z którym rzeczywiście mamy bardzo fajne stosunki i nas rozumiemy ich również. W sumie w tym okresie 124,5 miliona złotych, tyle zaciągnęliśmy od nich różnych kredytów. Maksymalne zaangażowanie swojego czasu 77,4 miliona. Kiedyś w porywie tyle było. Jak na razie koszty wsparcia 19,5 miliona, tyle nas to kosztowało, czyli odsetki, prowizje, opłaty, etc. To są te słupki ciemne, a słupki jasne to jest właśnie obraz, gdybyśmy nic nie robili. Czyli spółka podnosi swoją wartość i zdolność tym samym do pokonywania kolejnych wyzwań w przyszłości. Jak inwestycje kapitałowe po zsumowaniu? Miasto Grudziądz 6 milionów i 4 dziesiąte, Opec Grudziądz 15, gmina i powiat, którzy byli włączeni no, dość symbolicznie w ten projekt Grudziąckiego Parku po to, żeby pokazać no, społeczną potrzebę tego parku. To było mile widziane bardziej przez oceniających w Unii Europejskiej. Razem nakłady kapitałowe prawie 21,5 miliona. W grupie Opec kapitałowe, które poszły do parku i też poszły na inwestycje 5 milionów, rozwojowe 70, razem myśmy wydali z kolei
Tylko myśmy 76 milionów w ten projekt. I efekt. 665 pracy. Planowane te 251. Pamiętam, jak myśmy na ten temat dyskutowali, to 250 wydawało się bardzo dużo. Wydawało się naprawdę wtedy bardzo dużo, bo nie mieliśmy żadnego punktu odniesienia. To jest z kolei moje zdanie, że zmiana charakteru miasta i odbudowa jego przemysłowej wielkości jest możliwa dzięki koronnemu argumentowi, jakim jest trasa średnicowa łącząca obszary przemysłowe objęte zarówno Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, jak i Grudziąckim Parkiem Przemysłowym z węzłem autostradowym Autostrada 1. I to rzeczywiście jest. To jest potencjalnie duży argument. Co prawda trzeba czekać na koniunkturę, ale tereny są doskonale przygotowane, tak, z wszystkimi mediami naokoło, z siecią dróg. Tu oczywiście nie jest wymiarowany wysiłek inwestycyjny miasta w zakresie drogowym. Nawet tylko w obrębie tych terenów przemysłowych, bo to jest prezentacja OPC Grudziądz. No, miasto powinno się pochwalić. Zresztą nie jest też pewnie łatwy temat, żeby wyłuskać z wszystkich inwestycji jakiś fragment, który będzie dotyczył tego. To pewnie też nie jest łatwe, ale bez wątpienia w sumie jest to ogromny argument. No i takie podsumowanie, ale statystyczne, może ktoś się z statystyką nie godzić. Między rokiem 2003 a 2013 jest spadek o 10,9 bezrobocia i to jest... W tym jest również mały fragment tego projektu, jako coś, co również się działo pozytywnie i sprzyjało temu spadkowi, ale ja nie powiem oczywiście w jakim stopniu, ale jakiś swój udział ten projekt w tym dziele społecznym już zapewne ma. I to zaledwie kilkanaście minut, które poświęciliśmy, aby omówić strategię OPS Grudziądz, ale przy współdziałaniu z miastem, ale także Grudziąckim Parkiem Przemysłowym. To jest bardzo ważna kwestia, bo mówiąc w kontekście rozwoju gospodarczego Grudziądza, trzeba to wszystko mieć na uwadze. No, panie prezesie, podsumowując te 10 lat, chociażby ostatnie, tak, które omawialiśmy, mamy 2014 rok, a zatem skupimy się do tego 2013 roku. Pan pokazał przez tą prezentację, że Grudziądz ma potencjał gospodarczy, że spółki wspólnie realizując strategię mogą osiągnąć więcej dla miasta. To chodzi o ten dialog, o współpracę, o wypracowanie argumentów świadczących o tym, że właśnie rozwój gospodarczy notuje się poprzez takie działania, przez takie projekty. Ja bym powiedział tak, że grupa kapitałowa, jaką ma miasto, czyli miasto i spółki, które realizują pewne skomercjalizowane fragmenty działalności miejskiej, tak jak wodociągi, jak OPEC i inne, są w sumie największym inwestorem w Grudziądzu od wielu, wielu, wielu lat. To oczywiście do tej pory nie znalazło takiego podsumowania, to jest tylko no właśnie, fragment. Właśnie, bo się o tym nie mówi. Mówi się o inwestorach z zewnątrz, a tak naprawdę inwestorami są same spółki. No tak jakoś bardzo skromnie Grudziądz sam mówi o sobie. No tu myśmy trochę wybiegli przez szereg i pokazujemy, jak to wspólnie było zrobione, ale bez wątpienia tak jest, że ta grupa kapitałowa jest największym od wielu, wielu, nie wiem, w tej Nowej Polsce, największym inwestorem. Żaden inny inwestor tylu kapitałów nie wniósł w rozwój miasta, czy to rozwój infrastruktury drogowej, czy infrastruktury ciepłowniczej, czy wodociągowej, czy i tak dalej. Wypada ten temat gdzieś tam podsumować i polecam taki temat dla pani, bo rzeczywiście sam byłem zdziwiony, jak myśmy zrobili tę prezentację, bo do tej pory też tego nie robiliśmy, bo na bieżąco się żyje i nie było takich... I informuje o sprawach bieżących. Tak, tak, na bieżąco jakoś się łykało tą codzienność i raptem się okazuje, że to jest blisko 100 milionów. Że to jest projekt i hello, duży, no duży. I są 100 milionów. Miejsca pracy, tak? I z fajnymi efektami w zakresie środowiska, w zakresie miejsc pracy. Ekologii. Dokładnie. W związku z tym takie podsumowania warto robić i warto się nie wstydzić tego. To też ten temat pokazuje, ile lat trzeba, ile kadencji różnych prezydentów, przecież to się zaczęło od prezydenta Wiśniewskiego, prawda? I trwało jedna kadencja prezydenta Malinowskiego, druga prezydencja i jeszcze nie będzie koniec.
To są dzieła historyczne, które się dzieją i to w tym materiale no tutaj nie było osób przedstawionych, kto, co i tak dalej, ale po datach widać, że to są dzieła historyczne. To nie jest, nie można tego jakby chełpić się tym, że ktoś coś zrobił. Tak? To są dzieła, które muszą być kontynuowane, muszą mieć dobrą kontynuację, dynamiczną kontynuację, szczęśliwą kontynuację, bo to, co myśmy tu mieli z Polpakiem, to było szczęście. To nie jest tak, że myśmy tutaj mogli przebierać, że stali jacyś, także to akurat jeden się trafił, ale myśmy stworzyli dogodne warunki. Jak byśmy nie stworzyli dogodnych warunków, to by on tutaj nie przyszedł. To jest podobnie jak dyskusja z parkiem. Tak? Park stwarza dogodne warunki, ale czy ktoś przyjdzie? Potrzebna jest promocja, potrzebne są wyjazdy, potrzebne jest gadanie na ten temat wszelkimi sposobami i być może kogoś, że tak powiem, zachęcimy do tego, żeby tutaj zainwestował swoje pieniądze i pozostawił fragment swojego życia. Ale po naszej stronie jest inicjacja. Ten projekt pokazuje, że inicjacja ma kapitalne znaczenie plus trochę szczęścia. To wszystko ma sprzyjać właśnie temu potencjałowi gospodarczemu Grudziądza. No i będziemy do tego tematu wracać. Dzisiaj OPEC, a za jakiś czas kolejna spółka i będziemy mówić i wracać do tych tematów, bo warto, bo trzeba o tym po prostu mówić. Dziękuję bardzo. Pan Marek Tołkacz był dzisiaj naszym recenzentem, można powiedzieć, w programie. A ja Państwu dziękuję za dziś i zapraszam jak zwykle za tydzień w piątek. Kłaniam się nisko z OPEC-u w Grudziądzu i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.